Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia Jachna, zapraszam na kolejne dekorady. Mili Państwo, no teraz już całkiem śmiało można powiedzieć, że święto 1 listopada zbliża się wielkimi krokami, dlatego że na tym moim kanale też zauważyłam takie zintensyfikowanie, że tak powiem, zainteresowaniem Państwa właśnie takimi kompozycjami na nagrobki, dekoracjami różnego rodzaju na cmentarz, więc dzisiaj przychodzę do Was z takimi trzema propozycjami wianków, kompozycji na wiankach, które przygotowałam, a dzisiaj pozwolę sobie je tylko tak pokrótce omówić, naprawdę postaram się bardzo pokrótce, jak na moje możliwości, omówić. Natomiast dzisiaj nie będę pokazywała techniki wykonywania tych wianków. Jeżeli chodzi o technikę, tutaj na górze podlinkowuję Państwu właśnie między innymi taki wianek, tylko w innej kolorystyce, który wykonywałam w ubiegłym sezonie, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak wyglądał proces jego wykonania, to zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście cofnęli się do tamtego filmu, a teraz już zapraszam na dzisiejsze moje propozycje. Drodzy Państwo, to jest moja dzisiejsza propozycja. Ja sobie troszeczkę ją tutaj tak uniosę, żebyście może bardziej widzieli, ale to może najpierw kilka słów ewentualnie, na czym ja to wykonałam. Tak jak widzicie, dekoracja jest wykonana na wianku, takim zwykłym wiklinowym, już go zresztą zaprezentuję. I to jest dokładnie, nie jego, tylko taki sam podobny, to jest, moi drodzy, dokładnie taki gabarytów wianek, także tak jak widzicie, ze zwykłej takiej wikliny w kolorze czekoladowego brązu, ale to są wianki, które ostatnimi czasy w zasadzie najbardziej lubię, jeżeli chodzi o jakieś wykonanie dekoracji, ponieważ one są przede wszystkim bardzo solidne i bardzo długotrwałe. Natomiast wianek, tak jak widzicie, jest stosunkowo niewielki do tej wielkości kompozycji, prawda, przymierzająco. Natomiast na takim wianku moim celem było przede wszystkim wyciągnięcie tej kompozycji na powiększenie jakby gabarytów, powiększenie na średnicy, więc wydaje mi się, że udało mi się osiągnąć ten efekt, jaki zamierzałam, czyli bardzo mocno wyciągnąć ten wianek na średnicy, po prostu, żeby on był taki monumentalny, taki naprawdę bardzo mocno dekoracyjny, taki obfitujący w wielość elementów, których tutaj użyłam i no ja według mnie ten efekt osiągnęłam, natomiast oczywiście Wasze wrażenie, jakie będą po oglądaniu dzisiejszych moich propozycji, moi drodzy, no to mam nadzieję, że zawrzecie w swoich komentarzach. I teraz kilka słów, jak to zostało wykonane. Tak jak wspomniałam już przed chwileczką, jeżeli cofniecie się do tego filmu, który w ubiegłym roku właśnie prezentowałam, jak wykonuję, to tam również będziecie mieli informacje o tym, dlaczego tutaj taka doniczka mała, plastikowa, akurat w tym przypadku, nie jakaś tam osłonka z kory, ale takie też mogą być. Natomiast mała, plastikowa doniczka obciążona cementem, która daje, widzicie, taki efekt fajny uniesienia tego wianka, bo w tym momencie, gdyby ta, o ja to zsunę, zobaczcie, gdyby taki wianek po prostu leżał tak sobie płasko, bardzo z góry, że tak powiem, czyli na bardzo niskich nagrobkach byłby prawdopodobnie zdecydowanie bardziej widoczny, aczkolwiek mimo wszystko uważam, że wianki właśnie w tej formie, czyli takie podniesione z tyłu, podniesione nieco ku górze mniej lub bardziej, to już kwestia gustu, kwestia też jaki wianek ewentualnie byście chcieli wykonać. Oczywiście również kwestia tego, na jaki nagrobek chcecie go postawić, bardzo dużo tutaj daje, a jest to naprawdę stosunkowo niedużo pracy dodatkowej, żeby taką dekorację właśnie podnieść do góry, natomiast no, efekt jest niewspółmierny, do tego ile pracy musimy włożyć. I teraz, drodzy Państwo, jakie tutaj rzeczy w zasadzie ja wykorzystałam? Tak jak widzicie, to jest tonacja, bardzo bym powiedziała, taka klasyczna, która wielu osobom się podoba, akurat taka tonacja kolorystyczna, więc powiedziałabym, że jest to taki wianek, powiedzmy, kolorystycznie bardziej komercyjny. No ale oczywiście w moim wydaniu nie może on być symetryczny, dlatego, no tak jak widzicie, tutaj niesymetrycznie, zupełnie zastosowany materiały, zarówno ten podkład zielony, jak i tutaj te kwiaty i dodatki, które wykorzystałam, a tak naprawdę ja nie wykorzystałam tego wiele produktów nie jest wykorzystane, tylko wielka jest różnorodność, o duża jest różnorodność ich, ponieważ tak, jako podstawę zostały wykorzystane przeze mnie, zobaczcie, zastosowane takie bardzo, mam nadzieję, że to tam widać, takie bardzo duże liście paproci, ona też jest paprocią, która się da poniekąd tak troszeczkę modelować, więc tutaj z obydwu stron ja po prostu rozciągnęłam to właśnie na szerokości dzięki tej paproci, więc najpierw wykonałam właśnie taką podstawę jakby, tak, czyli taką średnicę, na której bym to chciała rozciągnąć, natomiast później po prostu wypełniałam dekoracją. Więc zastosowałam generalnie, muszę Wam powiedzieć, trzy gatunki
grupki paproci, ponieważ jednak ta, którą widzicie, to są te duże liście. Następna to są tutaj te mniejsze liście, które mi tutaj ładnie to wszystko wyprofilowały, ponieważ też się z góry przyglądałam bardzo, żeby udało mi się właśnie, widzicie, zachować taki kształt okrągły, ponieważ nie jest to wbrew pozorom takie proste w wianku, który na małej średnicy i to jeszcze nie zabudowanej w 100%, bo jednak został tutaj, ja uważam, jako atut, taki właśnie kawałek tego wianka widoczny pozostał, to wtedy wcale nie jest to takie proste, żeby zachować taki ładny jakby obwód koła, ale mam nadzieję, no tutaj akurat mi się to udało, więc to są już dwa gatunki paproci. Trzeci gatunek z kolei, tak jak tutaj widzicie, wypełnia i wcale nie jest to gatunek jakby gorszej jakości, tylko po prostu, ale nie jakieś tam odpady, tylko po prostu ze względu na to, że on jest taki bardziej rozczapiżony, ona jest i w nieco taką jesienną bardziej już tonację wpada, więc tam właśnie ten tył akurat wypełniłam. A co może jeszcze ważne dla Państwa właśnie, tył takiej dekoracji tutaj trzeba dosyć mocno zabudować, dlatego że jeżeli montujemy sobie jakąś tam podstawę, podniesienie, uniesienie, no to wtedy właśnie ten tył jest niestety nieestetycznie widoczny, a powinien być taki wianek, taka dekoracja z każdej strony ładnie widoczna. No i co oprócz tego? Tak naprawdę trzy kwiaty hortensja, no o tonacji nie muszę mówić kolorystycznej, bo wszyscy widzicie, zaznaczam dla Państwa, których ekrany, monitory przekłamują kolorystykę, jest to zdecydowanie sam fiolet, to jest 100% fioletu, jest fiolet taki powiedzmy pośredni, delikatnie może wpadający odcieniem w niebieski, intensywny, mocny, typowy fiolet to są te róże. Tutaj mamy taki bardzo delikatny fiolecik, taki rozmyty w tych akurat, tutaj to są chyba jakby rodzaj kamelek i tutaj, moi drodzy, mam różnego rodzaju lawenda, imitacja lawendy i imitacja wrzosów, więc to zdecydowanie jest kolorystyka fioletowa, wiem, że wiele osób będzie to u siebie widziało jako kolor granatowy i niebieski, nie na wszystkich monitorach, na pewno jeżeli Państwo posiadają sprzęt jabłuszko, żeby nie reklamować, to tam będziecie właśnie mieli kolorystykę fioletową. Natomiast w innych przypadkach może być różnie. Oprócz tego, to zastosowałam jakie dodatki? Jeszcze bluszcz. Jeszcze tutaj mam powplatane pomiędzy, moi drodzy, to jest bodajże rozmaryn sztuczny i tutaj już no nie będę tutaj jakby, no powtórzę się pewnie po raz nie wiem który na tym kanale, ale są to naprawdę kwiaty i dodatki świetnej jakości, ale co Wam chcę powiedzieć, na przykład ja nawet z takiej lawendy odcinałam końcówkę, która na przykład była za długa, a akurat na końcu były te listki, które są bardzo fajnie takie ośnieżone jakby nieco takie szronione, o nie ośnieżone i ja je tutaj również, tak jak widzicie, powprowadzałam, więc na zdjęciach zobaczycie Państwo bardzo dokładnie te wszystkie detale, natomiast wrażenie jest takie, jakoby tutaj było bardzo dużo tego materiału, mało go nie jest, ale niewątpliwie nie jest to wianek, w którym musimy zastosować jakąś niesamowitą z kolei ilość materiału, tylko po prostu, tak jak wspomniałam, już różnorodność. Także to jest dekoracja, która bardzo mocno pokazuje Państwu, że jeżeli wykonujecie jakieś dekoracje we własnym zakresie, moi drodzy, to zachowujcie, nawet jeżeli Wam zostanie jakiś jeden listek, bo ja akurat, no wiadomą sprawą jest, że robię więcej tych dekoracji, więc mogę korzystać z tego po jednej, po dwie rzeczy wziąć. Natomiast Wy, jeżeli dokonujecie dla siebie, zachowujcie takie pojedyncze nawet listki, kwiatki, jakieś końcówki dodatków, bo one zawsze mogą Wam się przydać i wtedy dekoracja zdecydowanie zyskuje na takiej po prostu różnorodności, ona się staje po prostu bardziej interesująca. Także to była moja dzisiejsza pierwsza propozycja dla Państwa. Powiedziałabym, jeżeli chodzi o kolorystykę, klasyczny fiolecik.
Państwa, to jest druga moja propozycja, żeby nie popaść w jakąś rutynę kolorystyczną, to tak jak widzicie, przeskoczyłam zupełnie na inną kolorystykę, czyli czerwień, aczkolwiek osobiście uważam, że czerwień to jest jakby pierwszy, najelegantszy, to jest moje takie subiektywne zdanie, pierwszy, najelegantszy kolor, który nadaje się właśnie do dekoracji na nagrobki, na cmentarz, i ten kolor o każdej porze roku moim zdaniem jest kolorem adekwatnym. Oczywiście fiolet, który prezentowałam, też wydaje mi się właśnie kolorem takim bardzo odpowiednim i bardzo takim majestatycznym, eleganckim. Zależy oczywiście w jakim wydaniu. Natomiast no tak jak widzicie teraz właśnie czerwień. I tutaj ten wianek chciałam stworzyć na takiej samej bazie, czyli również na takim wianku wiklinowym. Troszeczkę inny sposób jakby tego splotu. Tak jak widzicie tutaj bardziej taki symetryczny, ale i wianek troszeczkę większy. Więc tutaj nie musiałam się gimnastykować bardzo, żeby to rozciągać na średnicy. Automatycznie się to też rozciągnęło, ponieważ rzeczy, produkty, które tutaj zastosowałam, może tak niefajnie to brzmi, produkty, dodatki właśnie te zielone jako podstawa, potem kwiaty, to co zastosowane zostało tutaj przeze mnie, tak czy inaczej powiększa średnicę tego wianka. Natomiast nie było to tutaj już tak, że musiałam bardzo mocno gdzieś tam to rozciągać. Natomiast tutaj akurat, jeżeli chodzi o tą kompozycję, miałam taką osłonkę z kory, ją pomalowałam na kolor czekoladowy, po to, żeby właśnie wizualnie pasowała do tego wianka i no i wykorzystałam akurat taką. Więc mili Państwo, też ona jest obciążona oczywiście cementem, także bardzo stabilnie taka dekoracja się trzyma. O atutach uniesienia tej dekoracji ku górze nie będę mówiła, bo już wspomniałam. Natomiast teraz produkty, elementy, jakie zastosowałam. Jeżeli chodzi o dodatek zielony, no to przede wszystkim tutaj bazowy jest bluszcz. Bluszcz, który kocham w każdym praktycznie wydaniu, pod warunkiem, że jest to dobrej jakości bluszcz, a ten jest. Jest ten bluszcz też bardzo trwałym produktem. Oprócz tego został zastosowany przeze mnie tutaj w stosunkowo w niewielkiej ilości, ale eukaliptus, on jest z kolei silikonowy i również świetnej jakości, moi drodzy, ten rozmaryn, który we wcześniejszej dekoracji też znalazł miejsce. I teraz co Wam chcę tutaj zaprezentować, jakby zaprezentować, może tak jakby o, w ten sposób po prostu będę troszeczkę bardziej naświetlić. To zobaczcie, ja tutaj chciałam przede wszystkim o tym, że powiedzieć, że ten wianek, ta dekoracja jest niesymetryczna, to jest mało. Dlatego, że ona jest tak bardzo asymetryczna, że ona, wiecie, no z każdej strony w zasadzie, z każdej strony zastosowane są w różnych ilościach elementy, z każdej strony gdzieś tam wyciągnięte są dłużej, krócej, natomiast tutaj do tego stopnia jakby chciałam to zrobić, to jest celowe moje działanie, że na przykład róże, które tu, to są w zasadzie kamelki niby takie duże, natomiast no mogę powiedzieć, że taka róża tak to wygląda, bardziej się prezentuje. Ten większy kwiat, widzicie, pociągnęłam specjalnie tutaj po prostu wyżej, także to nie są kwiaty, które są na płasko przymocowane, zaraz tu Państwu zademonstruję, choć są tak obudowane tymi dodatkami właśnie wszystkimi, że wygląda jakby były na płasko wklejone. One są na takich, widzicie, długich łodyżkach tutaj wklejone przeze mnie, pomiędzy gałązki, więc to jest w takim celu przeze mnie zrobione, żeby również zachować taką asymetrię do tego stopnia nawet, żeby te kwiaty były tutaj troszeczkę wyżej, i tam coraz niżej, natomiast tutaj mamy bardziej na płasko. Tutaj takie również większe róże, które wkleiłam bezpośrednio już bez łodyg, przykleiłam do wianka. Małe róże gałązkowe, te takie miniaturki, no uwielbiam, je po prostu w zasadzie w każdym wydaniu kolorystycznym. No oczywiście, że mam swoich faworytów kolorystycznych i między innymi właśnie jest to czerwień. Natomiast moi drodzy, tutaj no zjawisko, moim zdaniem zjawisko tego roku, ponieważ jest to totalnie produkt premium i jest to przede wszystkim przepiękna imitacja i ja mówię uczciwie, naprawdę przez całe lata, kiedy wykonywałam dekoracje z taką jakością imitacji i teraz albo róża, albo guk, do końca jakby nie jest to określone, natomiast imitacja przepiękna, włącznie z tym, że gałązka jest również na drutach, na pewnych odcinkach, natomiast pozostałe odcinki są tak jakby takie elastyczne, gałązka też wygląda jak naturalna, ale co najważniejsze, przede wszystkim ona się układa jak naturalna, więc też chciałam wykorzystać ten potencjał, jaki daje mi właśnie ta, nazwijmy, niech to będzie róża, guk niech to będzie, i moi drodzy, chciałam go wykorzystać, ten potencjał, dlatego również nie przyciągnąłam
poucinałam tego wszędzie na krótkie kawałeczki i nie próbowałam tego uporządkować, wiecie, tak jakby, że te ugrzeczniać, tylko właśnie chciałam takie wrażenie stworzyć, stosując tą gałąź, cięłam ją na kawałki, rzecz jasna, ale na krótsze po prostu elementy, ale zastosować to jednak tak jakby na zasadzie takiej kaskady, która gdzieś tam sobie rzeczywiście rośnie i dziko opada. Też taka koncepcja, akurat jeżeli chodzi o tą dekorację, dla mnie była taka koncepcja, żeby to właśnie, żeby ta kompozycja sprawiała wrażenie właśnie takiej troszeczkę dzikiej, czyli na zasadzie, no takiej, wiecie, bardziej, przepraszam, zdecydowanie przywołującej gdzieś tam na myśl nam naturę, czyli to, że w naturze powstała taka kompozycja. Na pewno taka akurat niekoniecznie, natomiast no, nie da się ukryć, że niektóre te elementy w naturze połączyłyby się w podobny sposób, dlatego że przy bluszczu spokojnie na pewno spotkaliście niejednokrotnie na przykład różę gałązkową lub właśnie dziką różę czy łuk, więc tutaj no, nie wydaje mi się, żeby to tak bardzo, bardzo odbiegało od natury, jak niektóre sztuczne produkcję. W związku z tym, no to jest moja propozycja druga dla Was. No i mili Państwo, przede mną ostatnia w dniu dzisiejszym propozycja dla Państwa. Mało typowa, mam nadzieję, dekoracja. Mam nadzieję, że Wy również nie spotykacie się z takimi zbyt często, jeżeli już spotkaliście się w ogóle z taką. Natomiast, moi drodzy, dlatego mam nadzieję, ponieważ robiąc taką dekorację, zawsze gdzieś tam spełniam, że tak powiem, się trochę tak artystycznie, tak jak na pewno i Wy macie to w zwyczaju. Jeżeli wykonujecie swoje dekoracje na własną, według własnego gustu, zupełnie takie według własnego gustu i takie jakieś spełniacie swoje wyobrażenie o jakiejś dekoracji lub na przykład macie akurat wenę twórczą, staniecie i tworzycie i generalnie efekt, jaki tego będzie końcowy, nie wiadomo, ale gdzieś tam sobie, wiecie, bawicie się dekoracją w pewnym sensie. W pewnym sensie, przepraszam Państwa bardzo, bo za oknem jest bardzo nieprzyjemnie, ale tutaj znowu coś ścinają. Także to już jakby bez komentarza większego pozostawię, tylko pozostaje mi Was przeprosić właśnie, że znowu słyszymy dźwięki tutaj ścinania kolejnych drzew. Wracając do dekoracji, mili Państwo, żebym się nie pogubiła. Chodzi mi po prostu o to, że jeżeli uruchamiacie ten swój proces twórczy, tak go nazwijmy, no to niewątpliwie też coś takiego odczuwacie, że jest jakaś wena twórcza, zaczynacie tworzyć, nie do końca macie lub w ogóle czasami nie macie określonej wersji dekoracji, która ma powstać, ale finalnie dążycie do tego, żeby efekt ostateczny Was zadowalał. I tak tutaj też wykonując tą dekorację, ja właśnie dążyłam właśnie do tego, żeby mnie efekt końcowy zadowolił, bo wzięłam na tapet kwiaty, których nijak nie mogłam ze sobą dopasować. Już zaraz powiem dlaczego. Baza to jest taki wianek, jak tutaj wisi z tyłu, tak jak widzicie. Ten wianek jest bardzo gruby, bardzo solidny, on jest piękny sam w sobie. Oczywiście jest to również uniesione, tym razem na takiej grafitowej małej doniczce plastikowej. Doniczka nie jest jakaś super atrakcyjna, ale też tak jak widzicie, dosyć mocno zabudowuje ten tył cały, żeby jednak to się estetycznie prezentowało.
reprezentowało. No i teraz już przechodzę do tego w zasadzie najważniejszego elementu, jakim jest cała dekoracja, która powstała. Ta kompozycja, ten stroik, czy jakby to inaczej nie nazwać. Ja nie wiem, czy to jest słowo nieskromne, ale dla mnie to jest taka dekoracja, taka powiedziałabym, taka epicka. To znaczy, ona niewątpliwie wielu osobom się nie będzie podobała. Niewątpliwie na taką dekorację trzeba amatora, czyli osoby, która powiedzmy ma taki, wiecie, mocno wyszukany gust, co wcale nie znaczy, że lepszy od innych. Rozumiecie na pewno, o co mi chodzi, dlatego nie mówię, że mocno wysmakowany gust, bo to by świadczyło o tym, że inne gusta są po prostu, są gorsze. Absolutnie tak nie jest. Ja po prostu tutaj, wiecie, nie wszystko jest dla każdego. Tamte fioletowe, poprzednia czerwona też niekoniecznie się wszystkim spodoba. Dlatego tak, ale mniej więcej tak po prostu już według tego, co tutaj jakby na kanale obserwuję, na pewno większe zainteresowanie wzbudzi ta po prostu na przykład pierwsza dekoracja fioletowa. Ja wiecie, w tych kategoriach mówię, teraz się tłumaczę, bo nie chciałabym, żeby to w jakikolwiek sposób głupio zabrzmiało. Więc po prostu przejdę do omówienia dekoracji. I mili Państwo, dlaczego kwiaty sprawiały mi kłopot wcześniej, dopóki się do tej dekoracji nie zabrałam? Ponieważ miałam kwiaty właśnie w takim kolorze. Ten kolor to jest taki, on się niby nazywa, wiecie, fiolet. Niektórzy by go nazwali pewnie na różne inne sposoby, bo naprawdę nazewnictwa tutaj można stosować przeróżne. To jest taki w zasadzie kolor indygo, bym powiedziała. I w tym kolorze akurat mam eustomę. Ta eustoma jest przepiękna, ona jest taka melanżowana, do środka takie, wiecie, taka cieniowana delikatnie w brąz i w zieleń, czyli generalnie jakby imitacja żywego kwiatu. Do tego gdzieś tutaj zaczęłam dobierać elementy. I akurat, tak wiecie, dopasowując sobie, mam i co zastosowałam finalnie? Róża, duża róża, taka właśnie bardzo, tak jak widzicie, taki rozmyty, blady fiolecik. Powiedziałabym, że to jest, ta róża jest akurat fiolecik, te duże róże. Natomiast te mniejsze są już zdecydowanie w takim kolorze lawendowym, ale do tego mi się świetnie też pasowała chryzantemka, ponieważ mając takie, wiecie, piękne bukiety, które prezentowałam podczas któregoś z filmów, chyba w kolorze jasnym, o tak, przy okazji aniołka, dekoracji z aniołkiem, miałam takie bukiety, które są zmelanżowane kolorystycznie. Przepraszam, 3 kwiaty w innym odcieniu, pozostałe 3 w innym. I zastanawiałam się, co ja mam zrobić z tak niesamowicie anemicznym właśnie kolorem, który jest niesamowicie kolorem wbrew pozorom atrakcyjnym. Ponieważ on jest taki, on mi przywodzi gdzieś tam na myśl taką mocno rozmytą farbę akwarele. Ona sprawia, stwarza właśnie takie, takie wrażenie, taka plama akwareli gdzieś tam. To tak właśnie w ten sposób jest rozmyta bardzo tutaj ta kolorystyka. To też jest taki kolor, który, kolor, to jest melanż kolorów, który łączy w sobie zarówno takie mocno rozmyte to indygo, powiedzmy, czy tam fiolety jasne, takie właśnie kolory lawendowo-wrzosowe, bardzo jasne, rozmyte. I to wszystko właśnie w tych chryzantemkach. W związku z tym dla mnie tutaj się to idealnie wpasowało. Natomiast to jest właśnie, to są kwiaty tej jakości, ten efekt taki w dotyku tego papierowego jakby kwiatka. Podobnie róża jest tej jakości. Te róże już mamy materiałowe, takie małe pomki. Oprócz eustomy, co jeszcze? Przepięknej jakości groszek ozdobny. I to jest właśnie tutaj ten groszek. I ten groszek, no to on już jest genialnie melanżowany kolorystycznie, taki impregnowany jest. Słyszycie, to jest też właśnie to wrażenie tego papierowego jakby. Jako bazę zastosowałam takie rozjaśniane, takie jakby szronione, te mrożona kolorystyka zielona, to się przeróżnie nazywa. Więc tak, mam tutaj jeden rodzaj, to jest bluszcz, ale prawdopodobnie się to też inaczej nazywa, bo nieraz tam Państwo piszecie właśnie pod filmami. Jest eukaliptus, on jest, nawet tego pewnie teraz nie widać, ale on jest taki delikatnie jakby trącony takim fiolecikiem, taki odcień i do tego blusz jeszcze taki troszeczkę inny, więc moi drodzy, tutaj dodatków zielonych mam zastosowane 3 gatunki. No i gdzieś tam jeszcze mi się zapodział wcześniej taki czosnek, z którym totalnie nie wiedziałam, co zrobić, ponieważ ten czosnek gdzieś tam zakupiłam, wiecie, w takich miksach kolorystycznych i on sobie gdzieś leżał. Ja po prostu
w nic nie mogłam go wpasować, do niczego mi on jakby nie był odpowiedni. No i okazało się nagle, że w tej kolorystyce się odnajduje. Więc tyle by było względem tonacji kolorystycznej. I teraz cała forma tego, ja wiem, czy przywodzi na myśl ombre. Niektórzy wykonują takie dekoracje, twierdząc, że to jest ombre. Więc tutaj, tak jak widzicie z tej strony prawej mojej, waszej lewej, zdecydowanie bardziej kumulują się kwiaty właśnie te jasne. Natomiast tutaj z tej strony pociągnęłam więcej zielonych dodatków i pomiędzy to właśnie wprowadziłam te kwiaty ciemniejsze. Różyczki, te małe pąki wyciągnęłam wyżej, dlatego że nie chciałam, żeby to powstała, wiecie, taka jednokolorowa plama płaska. Przy takiej kumulacji kwiatów tak ciasno zastosowanych, tak ciasno tutaj poprzyklejanych, mogłaby to być po prostu jednolita kolorystycznie plama. Natomiast każdy gdzieś tam dodatek, każda gałązka zielona wprowadzona pomiędzy te kwiaty, właśnie to wyciągnięcie takie troszeczkę wyżej, gdzieś tutaj ten groszek wygięty, tak żeby to do góry, gdzieś tutaj widzicie to się pieło, no to wszystko miało, według mnie oczywiście, miało na celu właśnie wprowadzić wrażenie takiej troszkę większej lekkości i tej może trójwymiarowości tej kompozycji. Jeżeli o mnie chodzi, osiągnęłam efekt, jakiego oczekiwałam. Zobaczcie, do tego stopnia ta dekoracja właśnie jest asymetryczna, co jeszcze chciałam właśnie tutaj też o tym powiedzieć, że tutaj z tej strony na przykład zazwyczaj jest tak, że ja ciągnę w kształcie właśnie takim, żeby zachować jednak te łuki, natomiast tutaj pociągnęłam specjalnie bluszcz, troszeczkę tutaj, wiecie, on się tak rozchodzi. Ta dekoracja po prostu ma sprawiać takie wrażenie, nie wiem, no wiecie, jak to mogę teraz określić, takie, to wszystko jakby płynie. Nie wiem, jakie będzie wasze wrażenie, jeżeli chodzi o tą dekorację, bo mam świadomość tego, że jest to dekoracja nieco ekstrawagancka, ale wydaje mi się, że tonacja kolorystyczna jest odpowiednia na taką okazję, jest odpowiednia też, jeżeli chodzi o takie miejsce. Te dekoracje, nie powiedziałabym, że są dekoracjami smutnymi kolorystycznie, bo gdzieś się spotkałam, wiecie, z takim zapytaniem odnośnie moich dekoracji, że one są w ogóle nudne, ponieważ jednokolorowe są. No mnie one nie nudzą, więc tutaj jeżeli chcecie oglądać, być na tym kanale, gdzieś tam się inspirować, musicie się z tym faktem pogodzić. Ja nie robię dekoracji kolorowych, wesołych, dlatego że cmentarz i nagrobek, bez względu na to, jakie jest Państwa zdanie, moje jest takie, że nie jest to miejsce na robienie wesołych rzeczy. Nie znaczy, że to mają być rzeczy, na widok których my będziemy płakali. Ale mogą one być ciekawe, mogą być urozmaicone, mogą być oryginalne, mogą być przepiękne lub powiedzmy bardziej proste. Natomiast niewątpliwie użycie słowa wesołe, dekoracje na cmentarz, na nagrobek nie są moim zdaniem, w ogóle to nie jest adekwatne określenie. Także wybaczcie, jestem dość krytyczna, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy i dlatego tutaj wypowiedziałam swoją opinię głośno, a nie odpowiadając w komentarzu. Mili Państwo, no cóż, to są moje propozycje dla Państwa w dniu dzisiejszym. Oczywiście czekam na Wasze opinie pod tym filmem. Oczywiście autoreklama, jeżeli macie ewentualnie życzenie jakieś dekoracje nabyć u mnie w sklepie, wykonane przeze mnie właśnie na cmentarz, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod tym filmem. Natomiast te wszystkie produkty się również tam znajdą. Natomiast, mili Państwo, no na niedzielę zapraszam Was na obiecany wianek jesienny w kolorze pomarańczowym, bo wygrał on bezwzględną przewagą głosów. Także bardzo mnie cieszy, że wzięliście udział w tej ankiecie. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Więc zapraszam Was tym samym na niedzielę na godzinę 7 rano, tak bardzo do porannej kawki, tak bardzo wczesnej. Natomiast już zaprosiłam Was do mojego sklepu, więc autoreklamę już zakończę na dzień dzisiejszy. Czekam na Wasze opinie. Jeżeli możecie, zostawiajcie jakieś tam ślady po sobie w komentarzach. Jeżeli ewentualnie nie chce Wam się pisać komentarza, jakikolwiek znaczek. Jeżeli Wam się spodobała dekoracja fioletowa, dajcie fioletowe serduszko. Jeżeli była czerwona, czerwone serduszko, a tutaj nie mamy serduszek indygo. Niech to będzie serduszko zielone. Mili Państwo, serdecznie Wam dziękuję za poświęcony mi dzisiaj czas. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Życzę Wam bardzo dobrego weekendu. Przesyłam Wam tradycyjnie milion buziaków i do następnego miłego zobaczenia. Pa, pa!